Co sądzicie o urządzeniach, które spełniają jedną określoną funkcję? Myślę, że w erze takich smartfonów, które jakby nie patrzeć, są w stanie zrobić wszystko, jest to ciekawa alternatywa. Canon PowerShot V10 ma być właśnie taką alternatywą, czyli urządzeniem do vlogowania, które skupia się wyłącznie na tym vlogowaniu. Tylko jak sobie radzi? Ja nazywam się Michał Mielnik, a w tej recenzji opowiem Wam, jakie materiały nagrywa Canon PowerShot V10, powiem Wam co nieco o jego ergonomii oraz dodatkowych możliwościach, które sprawiają, że w sumie niekoniecznie musi to być urządzenie tylko do vlogowania. Czy warto je kupić? Tego także dowiecie się z tego testu. Jeżeli szukacie więcej recenzji albo po prostu ciekawych materiałów o technologii, to oczywiście zapraszam do subskrybowania. Także zachęcam do dzielenia się tym materiałem. Być może wśród Waszych znajomych są podróżnicy, albo sami takimi osobami jesteście i szukacie właśnie czegoś do vlogowania. Czegoś, co na przykład nie będzie ważyło specjalnie dużo, bo Canon PowerShot V10 waży 211 gramów. I tu trzeba przyznać, że to się trochę czuje w dłoni. To jest nieco mniej niż największe smartfony, ale też więcej niż zauważalna większość tych telefonów. I na pewno, biorąc pod uwagę, że urządzenie ma też grubość około 3,5 cm, tam 34 mm. Na pewno jest ono bardziej odczuwalne niż taki smartfon, który po prostu trzyma się łatwo, no i jest na pewno inaczej wyważony. Canon PowerShot V10 wydaje się być taki dość zbity. Nie jest to oczywiście wada, zwłaszcza że jeżeli chodzi o zawartość tego urządzenia, to jest dobrze. Jakość materiałów też prezentuje się solidnie. Tutaj nie miałem wrażenia, że jakikolwiek plastik trzeszczy, ale mimo wszystko nie jest to urządzenie, które tak łatwo będzie sobie schować do kieszeni. Zresztą nie polecam tego robić, bo po pierwsze obiektyw jest dość odsłonięty, a po drugie, jakoś mam wrażenie, że takie mikroskopijne ślady na tym plastiku jednak pozostają. To, co jednak może zabezpieczyć ten sprzęt, to zestaw akcesoriów, jaki ja otrzymałem do testów razem z tą kamerą. Jednak były one zapakowane osobno i są to akcesoria firmy Small Rig, a nie Canona, także wydaje mi się, że to nie musi być zestaw sklepowy. Natomiast to, co otrzymałem, to pokrywa na obiektyw, bardzo przydatna. Dwa deadcuty przyczepiane magnetycznie, czyli takie osłony antywiatrowe. Tutaj akurat ten magnes nie jest najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem. Mimo wszystko mogło być trochę lepiej, albo przynajmniej te magnesy mogły być mocniejsze. No i do tego dostałem także materiałowy woreczek, który chroni całość. To akurat bardzo sensowne rozwiązanie. Przy pierwszym spotkaniu Canon PowerShot V10 wzbudził u mnie skojarzenia z dyktafonem i wydaje mi się, że są to skojarzenia pozytywne. Powiedziałbym, że jego styl jest raczej dość oszczędny, ale nie o styl tutaj się rozchodzi, a o jakość wykonania. Jeżeli o to chodzi, to mógłbym się czepiać jakichś małych elementów, na przykład guzików, które faktycznie są małe i myślę, że gdyby były trochę większe, to przyjemniej by się je także klikało, natomiast są to niewielkie problemy niewielkiej kamery. Zarówno ekran, jak i podpórka potrzebują pewnego nakładu siły, aby się poruszyć, co wydaje mi się dobrze rokuje na przyszłość, w której jednak nie chciałbym, żeby te mechanizmy się wyrobiły. Na dole umieszczono gwint 1,4 cala, także możliwości montażu mamy tutaj całkiem sporo. Sporo także możemy zrobić w kwestii podłączania tego sprzętu, bo oprócz USB-C, które pozwala nam na ładowanie, i gniazda słuchawkowego, przez które możemy podłączyć mikrofon, ale też możemy prowadzić odsłuch, mamy tutaj także mini HDMI, co pozwala przekazywać obraz kamery na większy ekran, no i też daje dostęp do kilku funkcji. Także na mojej liście poprawek nie ma zbyt wielu zarzutów wobec tego sprzętu, aczkolwiek myślę, że mógłby on być jeszcze poręczniejszy. A co takiego oferuje Canon PowerShot? W końcu to sprzęt kosztujący w momencie nagrywania około 1500 zł. Także nie mało, ale też w sumie niedużo, gdy popatrzymy na konkurencję w postaci chociażby Insta360, kamer GoPro, czy już nawet dalej, patrząc na vlogowe aparaty od Sony i innych producentów. Od razu powiem, że z tą ceną przyszło kilka ograniczeń, na przykład brak ustawień ręcznej ostrości. Możemy tutaj zdecydować się na autofokus, ale także autofokus ze śledzeniem twarzy albo konkretnej ramki, którą wybierzemy, klikając na dotykowy dwucalowy ekran. Swoją drogą ekran całkiem dobrej jakości, o całkiem fajnej jasności. Myślę, że dość wystarczającej, gdy tego słońca nie ma aż tak dużo. W takich najbardziej ostrych, słonecznych momentach jednak chyba lepiej będzie uciec do aplikacji mobilnej i ekranów smartfonów, które z reguły są jaśniejsze. Brak manualnych ustawień ostrości można w pewnych momentach temu urządzeniu wybaczyć, bo jeżeli chodzi o detekcję twarzy, to ta odbywa się tutaj naprawdę precyzyjnie, podobnie jak śledzenie ostrości na danym punkcie, natomiast to wszystko dzieje się wtedy, kiedy mamy więcej światła. Gdy jest ciemniej, niestety pojawiają się problemy z tym, jak ta ostrość jest śledzona i wtedy przez długi czas nie jesteśmy w stanie wyostrzyć na pożądany przez nas obiekt. Trybów wideo znajdziemy tutaj kilka. Maksymalna rozdzielczość, w jakiej możemy nagrywać, to 4K i 25 lub 30 klatek na sekundę, w zależności od standardu NTSC
PAL. Potem, jeżeli chcemy więcej klatek, musimy zejść do 1080p, gdzie tych klatek dostaniemy 60. I było tam za to slow motion, no ale to jednak sprzęt do vlogowania, a nie cudowania. Wśród trybów wideo znajdziemy podstawowy, automatyczny tryb wideo, ale także tryb wideo upiększający twarz, którego nie polecam, bo znacząco obniża jakość. Jest także tryb, który zwiększa stabilizację, jednak tutaj ważna rzecz, ponownie coś, co trochę mnie rozczarowuje. Ta stabilizacja nie jest optyczna, ona tutaj odbywa się tylko i wyłącznie cyfrowo. I to niestety widać w pewnych momentach, zwłaszcza gdy robi się ciemniej, to te niedostatki wychodzą mocniej na wierzch. Oczywiście w ciągu dnia, jeżeli sobie spacerujemy, jeżeli skupiamy się na nagrywaniu naszej twarzy, to nie ma aż tak dużego znaczenia. Zwłaszcza, że ta ogniskowa kamery jest jednak dość spora i to jest ekwiwalent 19 mm i tutaj w razie potrzeby jest z czego ciąć lub stabilizować. Mimo wszystko odnoszę wrażenie, że w takim sprzęcie stabilizacja optyczna jednak powinna już być. No i jest tu jeszcze jeden tryb, czyli manualny, który nie jest aż tak profesjonalny, jak moglibyście się spodziewać. Przede wszystkim nie mamy tutaj opcji nagrywania wideo w profilu płaskim. To jest jednak sprzęt prosty i tutaj nie ma silenia się na vlogi, S-logi, V-logi i inne tego typu szmery bajery. Możecie za to zmienić ISO do 3200 w 4K albo 6400 w 1080p. Możecie też oczywiście zmienić czas migawki i przesłonę między f2.8 do f8 i możecie też nadać korektę ekspozycji od minus 3 do plus 3. Jest też jedna rzecz, którą oceniam jako spory plus, filtr ND. Jeżeli będziemy nagrywać w bardzo słonecznych warunkach, może on być nieoceniony do tego, by udało nam się uchwycić wszystkie detale. Pamiętajcie o tym jedynie, że filtr ND musicie włączyć przed nagrywaniem, nie można tego zrobić w trakcie włączonego nagrywania. No i jest on zaszyty głęboko w ustawieniach, także też z poziomu ekranu dotykowego w trakcie nagrywania czy tych przycisków nie zrobicie tego za szybko. A! Istnieje też tryb fotograficzny. Bardzo prosty, bez dodatkowych funkcji. Poza tym, że możemy uczynić zdjęcie jaśniejszym albo ciemniejszym, natomiast nie znajdziemy tutaj ustawień, które powiedzmy mogłyby całkowicie zmienić oblicze tego zdjęcia. Wszystko odbywa się automatycznie. No dobrze, nagadałem się. Rozsądźmy, jak to jest z jakością wideo oraz dźwięku w tym wideo. I powiem Wam tak. Brak stabilizacji optycznej to spory problem, bo jednak jakby nie patrzeć, ta cyfrowa jest w porządku, ale też nie mistrzowska. Wydaje mi się, że jednak nawet lekka stabilizacja optyczna mogłaby tutaj zdziałać cuda. Takowej jednak się nie doczekaliśmy. I pod tym względem, zwłaszcza gdy robi się ciemniej, urządzenie jest bliższe temu, co osiągają tanie i średniopółkowe smartfony. Natomiast gdy już mamy dzień, to ta jakość wydaje się być zauważalnie lepsza i faktycznie wtedy Canon PowerShot V10 spisuje się naprawdę dobrze. Te materiały wyglądają w porządku. Może nie tak jak na najdroższych smartfonach, bo ponownie optyczna stabilizacja, manualny fokus, to wszystko są rzeczy, które ktoś mógłby docenić, wydając na telefon 6000 zł. Natomiast gdy mówimy o kamerze do blogowania za 1500 zł, to raczej mówimy o sprzęcie, w którym ta jakość po prostu jest dobra, jak na swoją cenę. Na rejestrowanym wideo w 4K niestety widzę szumy i one są tym bardziej wyraźne, im dalej jesteśmy od centrum kadru. Niestety jest to bolączka ultraszerokokątnych obiektywów. Natomiast to wideo prezentuje się dobrze pod względem kolorów. Balans bieli w znacznej mierze, gdy mamy go ustawionego na automatyczny i to, co domyślnie proponuje nam Canon PowerShot V10, jest dobrej jakości, tylko też absolutnie nierewelacyjnej. Wydaje mi się, że lepszej od większości aparatów przednich w naszych smartfonach, jednak nie aż tak lepszej. Jednak najbardziej rozczarowuje mnie tu rozpiętość tonalna, która mogłaby być sporo lepsza. Jednak gdy nagrywam pod słońce, to chciałbym, żeby choć odrobina tych detali pojawiała się na koronach drzew, natomiast tutaj po prostu robi się czarno i ten kontrast jest dość nieduży. Jest jednak aspekt, w którym Canon PowerShot V10 zyskuje przewagę nad smartfonami, a chodzi tutaj konkretnie o jakość mikrofonów, bo te, które tutaj są wbudowane, brzmią zauważalnie lepiej, mają one dobrą rozpiętość, jeżeli chodzi o wykrywanie tego dźwięku. Słuchajcie, jak ja mam się nie uśmiechać? Będę w domu czekolady. Jakby ja jestem bardzo czekoladowym dzieckiem. Także to może być najlepsza atrakcja w Szwajcarii, nawet jeżeli będę widział jakieś piękne góry. Wchodzimy. Oczywiście, jak dalej się odsuniemy, to pojawiają się szumy, jednak co do zasady, ta czułość i ich możliwości są dość spore, zwłaszcza jak na tak kompaktowe urządzenie. Z Canon PowerShot V10 widzę, że już jest taki problem, że jeżeli chcę wyregulować to, jak działa mikrofon, to muszę to zrobić ręcznie w trakcie nagrywania i zwiększyć na przykład jego czułość, co jest o tyle problematyczne, że faktycznie ta ręka musi powędrować do ekraniku, który jest dotykowy, no bo nie za bardzo bym się tutaj był w stanie obsłużyć przyciskami z tyłu, chociaż jak się uprę, to też da radę. Natomiast jak widzicie, to wiąże się z tym, że
no wszystko się trochę trzęsie. Szkoda, że producent nie pokusił się o jakieś poprawki sztucznej inteligencji, które mogłyby zdecydowanie ulepszać jakość wideo na przykład nocą. Natomiast nawet pomimo tego braku myślę, że Canon PowerShot V10 jest dobrze nagrywającym sprzętem, choć nie rewelacyjnie, bo jak weźmiecie te nagranie na duży ekran, to zobaczycie ich niedostatki. Na mniejszych ekranach i po kompresji na YouTube powinny one być całkiem znośne. Według moich testów urządzenie może teoretycznie nagrywać nawet przez godzinę na jednym ładowaniu i potem potrzebuje mniej więcej takiej drugiej godziny, żeby się naładować, jak mamy odpowiednio szybką ładowarkę, tylko że nie w 4K i nie gdy jest trochę cieplej i wtedy raczej będziemy musieli nagrywać partiami, bo po prostu ten sprzęt dość odczuwalnie się grzeje, nawet w chłodniejszej temperaturze, ale nie przegrzewa, także udało się zachować jakiś balans. Mówiłem, że to sprzęt do vlogowania, ale Canon PowerShot V10 dzięki aplikacji może jeszcze zyskać parę funkcji, na przykład funkcję transmitowania na żywo, tutaj akurat z dużym opóźnieniem, bo jednak aplikacja Canon Camera Connect, która poza tym działa naprawdę dobrze, na transmisjach na żywo łapie dość odczuwalne kilkunastosekundowe opóźnienia, więc może nie używałbym tego sprzętu do tego, ale jeżeli chcecie, możecie go użyć jako internetowej kamerki po podłączeniu do komputera, także jest to możliwe. Wracając jednak jeszcze do aplikacji mobilnej Canon Camera Connect, jest to rozwiązanie, w którym łączymy się ze sprzętem bezproblemowo, wszystko działa płynnie. Raz może zacięło mi się to w takim stopniu, że musiałem całość resetować, które oferuje nam bardzo duży zestaw narzędzi do przenoszenia tych zdjęć, filmów, no i jest to o wiele płynniejsze niż na przykład na tym Panasonicu, na którym nagrywam. Mam nadzieję, że się nie zepsuje od tego narzekania. Wiecie co, pomijając jakby całą recenzenckość i rzetelność na bok, ja bym naprawdę chciał, żeby Canon PowerShot był bardzo dobrym urządzeniem. Natomiast on jest urządzeniem, no powiedzmy sobie, średnim. Średnio opłacalnym, średnio pod kątem możliwości nagrywania i zdjęć się prezentuje i też wydaje mi się, że średnio sobie radzi w porównaniu z konkurencją. A jakby nie patrzeć, trudno oderwać się od schematu, w którym od razu możemy wrzucić wideo na media społecznościowe, gdy nagramy je smartfonem. Tutaj Canon PowerShot V10 nie wykonuje takich ruchów, które powiedziałyby: porzućcie swojego smartfona, weźcie to urządzenie i będzie Wam znacznie lepiej. Może być Wam inaczej, może faktycznie dzięki temu oszczędzicie trochę na baterii smartfona, być może dzięki temu będziecie nagrywali tylko tym jednym urządzeniem, nie będziecie się rozpraszać powiadomieniami. Natomiast mimo wszystko, nie jest to zabójca smartfonów, nie jest to też zabójca konkurencji. To wideo jest ok, ale w następnej generacji potrzebny jest manualny fokus, optyczna stabilizacja i ogólnie więcej rzeczy, przez które pewnie urządzenie też nieco by zgrubło, ale jednak byłoby bardziej kompetentne i mogłoby mocniej namieszać na rynku. Więc może, jeśli chcecie vlogować, zdecydujcie się jednak na jakiś kompaktowy aparat i parę akcesoriów, bo ten sprzęt jest wygodny i doceniam to, ale jednocześnie jakość tego materiału nie jest aż tak dobra, by był on faktycznie pierwszym wyborem, przynajmniej dla kogoś takiego jak ja, kto widzi w wideo pewne niedoskonałości. Dzięki za oglądanie tego materiału. Oczywiście zapraszam do komentarzy, byście podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Tak samo jak zapraszam do subskrybowania, łapkowania i po prostu zostania z nami na dłużej. Do zobaczenia. Cześć.